Cześć, witajcie, moi koni, to bardzo serdecznie w Half-Life 2, epizod pierwszy. Witam bardzo serdecznie. Fałszywy alarm. Jest 5 rozdziałów. Rozpocznijmy, zobaczmy, co się będzie działo. You have destroyed so much. What is it exactly? Okej, napisy, napisy. Napisy, proszę. That you have created. Can you name even one thing? I thought not. Fałszywy alarm. Gun. Give it to him, dog. Oh, gravity gun. Troszeczkę głośniej potrzebuje grę, chyba. Good to see you. I can tell. Okay, dog. Go get the monitor set up so we can check in with my dad. He must be worried sick about us. He was so sure I wouldn't find you here. Nie wiedziałem, że epizod 1 to jest kontynuacja. W ogóle chyba nigdy nie grałem w epizod 1. Ja się nigdy nie odpaliłem ani razu tej gierki, więc to jest mój pierwszy raz zupełnie na ślepo 0-0-0. Nie żyłem w Half-Life 2 przeszedł pierwszy kiedyś wcześniej, ale chociaż widziałem chociaż części. Trochę napięcie. O, po polsku, what the fuck? It's all so strange. We should... It's my dad. We've been trying to reach him for hours. Jak ja tam niby mam skoczyć? Kurwa! Okej, dobra, mam to. Dzięki, Alex. Dad! Dad! Are you there? Alex? Alex, come in! Hold on a sec, there's so much interference. Hey, dog, give me a hand with this. Okay. Little to the right. There we go. Hold it there. We got it. To sounds like antenna. Please God, tell me you're out of the city. Well, not quite yet. What? But listen, Dad, we found him. You found Gordon? I don't believe it. But listen, you two have to get out of the city. The Citadel could blow at any moment. There's no question that it will, I'm afraid.
Our remote sensors indicate the process is accelerating toward a dark energy flare. Izzy. Anyone left in the vicinity will be subjected to energetic events whose Isaac, effects are please. Beyond my powers of speculation. The ravages to cellular material are unimaginable. Stop! Dad? Oh dear, Eli, I'm sorry, but surely there's no need for undue alarm. Alex is well out of harm's way by now. Well, actually, we're still at the Citadel. What? Oh dear, but there's really no time. The core is exceedingly close to collapse. Why, there's no way to get far enough without first... Well, nothing short of a direct intervention in the core could possibly retard the reaction. You mean going in? Into the core, yes. But it's far too dangerous to consider. The chamber will be bathed in radiation. Well, you do have the hazard suit. If we found a way into the Citadel, it's possible we could... Alex, no! But Dad! Izzy, talk some sense into her! I'm sorry, Eli, but I don't see any other way. It would help us evacuate more citizens. We can do this, Dad. Okay, Alex, okay, just promise me. Promise me that you won't take a single unnecessary risk. I promise. I love you. I love you too, baby. I'll be praying for you. Don't worry. I'll see you soon. Let's see if we can find a way into the Citadel from somewhere along the rim. Dog, a little help, please? Dog, dawaj, działamy. Może Dog sam by tam wszedł. Thanks. Okay, boy, pack up and meet us on the far side of this ridge. Whoa. What a drop! After you, Gordon. Spokojnie, ja to zrobię. Będzie dobrze. Co zapisuje Greg? Klikam F5? Szybki zapis. Szybki zapis to jest F6? F5, Jezu. Szybkie wczytanie F9, tak, to się zgadza akurat. Screenshoty pod F5, no chyba sobie, bo... Chyba z głowa boli. Ale gierka wygląda identycznie, czyli to jest ten sam silnik, tak? Okej. Okay. Ciekawe, jak ta historia ma się do Half-Life Alyx. Dog! Dog! Look out! Oh my god, dog! Dog! Dog, are you alright? Oh my god. You scared the hell out of me. Now stay with us. Help us find a way over. Na drugą stronę tam chcemy iść? Czy my chcemy iść? Tam zeskoczyć może chcemy? Nie. This isn't gonna be easy. Well, dog, what do you think? Any ideas? Gordon! Oh fuck. Sorry. Dog. Dog. Mój błąd. Dog, where are you going? Was it something I said?
co on robi tam? Wow, 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 wow. Look out! Co to jest? To on nas, on nami rzuci? Well, Gordon, unless you have a better suggestion, he is a robot. He's done the math. I want you to get out of here as fast as you can. Go find Dad. We'll catch up. Don't worry. On ją zaraz zmiażdży. Right. I'll miss you too. Now don't worry about me. I'll see you soon. On nami rzuci? No nie pierdziel. Brace yourself. Holy shit! Okay, dog, let's do it. Before I change my... Okay. Careful, hold on. Whoa. Jebaniutki, jak nas rzucił. Good throw, dog. Now go, boy, go on. You'll be fine, just... Uh-oh. What now? Whoa. Hold on. Co to było? What? To tam byśmy już nie przeżyli. Ale bawi mnie to, jak ta fizyka tej gry jest rozbudowana. Świetna ta gierka jest. Uwielbiam po prostu. Aż mi trochę szkoda, że nie grałem w Half-Life, kiedy one wychodziły. A przynajmniej gdzieś tam były obok mnie, ale ominęły mnie jako taki bezpośredni hype. A szkoda, bo naprawdę super gierki. Ja wtedy, gdy wychodziły Half-Life, grałem tylko w RTS-y, więc... Wiedziałem, że jest Half-Life, mój znajomy miał Half-Life'a. Widziałem, jak grał trochę w Half-Life'a, ale samemu nie grałem. Może wiadomo, wiecie jak to jest. Dotknąłem, nie? Ale nie grałem sam, tak świadomie samemu. No ej, panowie, siema. Dobrze idę? Oh fuck. O nie, to jest to super leczenie. Nice. Spokojnie, gro, dzięki.
Daj mi ziomek tutaj. In the right spot, and it's on our side. I'll hold it out where I can work on it. There it is. It's a lot more unstable, but it should last long enough to take out the stalker. Okay. We can get through now. Oh, nie, biedni. Let's go. Dobry gościu. Nie chciałem, naprawdę. Chciałem dobrze. Ona mnie zmusiła. No nie, panowie już chcą napierdzielić. Co już się czaili, chyba, że tu jesteśmy. Może uciekają po prostu? Masz tam broń? A, graffiti gun! A. Nie, nie, nie zabijajcie mnie. Jezu, czy coś spada mi na łeb? Nie. Uff. A tutaj co mam zrobić? Musimy tu zostawać? Fuck. Odepnęli mnie. Ej, to było nie fair. Zabijajcie mnie. Dobra, muszę poczekać w takim razie. Biegnę! Szybko! Dzięki, gro! Ja pierdzielę. Czyli albo szybko biegniemy tutaj, albo dostaniemy w pierdziel. Co tu robi? Maybe this console has some useful information. No za tego gościa zabiliśmy, co nie? Tego głównego złego z Cytadeli. Wysadziliśmy tą wieżę i on umarł, jak rozumiem. Czy go gdzieś tam przeteleportowało. Cholera wie. Let me see if it's what the hell? Co to jest? Zastępcze ciało, tak? Boję się. Można otworzyć tą bramę, czy... O, możesz, dobra. Dzięki. Gordon? What's going on in there? It looks like it did in Brin's portal reactor. Those sure come in handy.
Trochę mi naładowało tą broń czymś. Nie wiem czym. O tak, szybko! Jeszcze ktoś? Od was dopadnę, gnojki. No. Czy demo spotrzebowaliśmy? Dobra. Zimy. Jest. Nie wiem, co mam zrobić z tym, ale okej. Okay. Muszę jakoś inaczej tam trafić. Kurwa mnie, ten gościu. Okay, czy ja może z tej strony muszę to zrobić? O, fuck. No i przypał. Mogą zdechnąć, błagam. Okej, okay, tędy możemy biec, dobrze. O, easy. Zaraz coś pierdzieli, no jestem pewien. Jak nie będę się tutaj śpieszył, to zaraz coś mnie zabije. No, ona chyba musi przybiec. Czy nie, czy ja powiem gdzie indziej biec? O, chodź mała. Nie muszę iść chyba? Come on, girl, chodź. Przecież ta cytata to ona chyba tutaj na gumy i na patyki była połączona, że to wszystko tak pada od razu. Chodź tutaj, możesz to zhakować? Możesz? Chyba może. Yeah. O, fucken. Szybko śpieszymy się, bo zaraz będzie wpierdziel. Ups.
transport elevator to the core. Out na co? Here comes more. Pierdziele. Heads up. What's wrong with this lift? Can you get it going again? Zobaczcie, jak mam tam się dostać. Kurde, blisko było. O. Wow. Jakie zagadki, kurde, porobione tutaj są. Up there. Start up again, Morty. Do what you did last time. Mógł najpierw zabić. To nie jest, to chyba za szybko trochę ruszamy, co? Podejrzewałem, że trzeba się tutaj pośpieszyć trochę. Uwaga na głowę. This could be it, Gordon. Bezpośrednia interwencja. I to jest problem, mam mało życia, bo skoczyłem na główkę jak taki przypał. Zajebiście wygląda ten reaktor. Holy shit! Wow! To fajna wizualizacja. Jakaś ciecz? Wokół jakby była taka fala wody. Super to wygląda. Nice. Bardzo fajnie. Widać, że w tej grze bardzo fajni twórcy pracowali. I mieli kreatywny pomysł na to, że jak to rozbudować. Nie wiem, czy to pan Newell, właściciel Stina, to wymyślił głównie, czy jesteś artyści, ale to cała ta praca jest niesamowita. Ale chciałbym, żeby więcej powstawało Half-Life'ów.
które nie bazują na tym, że są grami AAA, tylko że bazują na tym, że są po prostu dobrymi grami. Ja wiem, Half-Life był AAA na tamte czasy, ale nie musi już teraz być. Jest na rynku miejsce dla gier typu Black Mesa, która jest remake'em jedynki. I warto było po prostu pozwolić twórcom, nie wiem, może nawet, nie wiem, podpisać jakąś umowę, że dajemy licencję na Half-Life'a jakimś tworom zewnętrznym i żeby tworzyli swoje epizody z uniwersum. Trochę bardziej tak to, wiecie, otworzyć na wszystko, skoro i tak ta marka jest martwa. Pozwólcie twórcom robić co chcą. Kiedy ta gra się zrobiła grą logiczną? Tam coś jest? Kurde, ale dokąd mam iść teraz? Haha. Dobra, jak skoczę tu, to co się stanie? Umrę, dobra. O, tu są jakieś... Tutaj mogę dać na pewno. Co teraz robi się? Dawaj do góry. Jest to, że ja już dotykam ten reaktor. What the fuck? Co oni tu robią? Ten reaktor jest bezpieczny? Też wy umrzecie zaraz. A, tu jest. Tu jesteście, dobra. Luz. Okej, to znaczy, że musimy chyba wziąć bateryjkę jedną. To oznacza? Coś tu się wysunęło. Aha. Już jest dobrze? Coś jeszcze muszę... Nie wiem. Jest przejście dalej. Otworzyć. Dlaczego? I to już mam. To działa. Teraz to tutaj. Ooh.
zdążyłem. Yeah. Zapominam, że mogę rozwalać wszystko, co popadnie. Dobra, teraz... Tam też mogę przejść. Chcę się zabić. Dobrze, idę? Chyba tak, bo tu nowi przeciwnicy, więc to zawsze chyba jest znak. Dobra. Więc może leczonko, bo ja bym chciał się uleczyć. Macie jakiś ten... Oh. To jest winda, Jezu, myślałem, że coś na dół zjedzie najpierw. Okej. O, dobrze, że oni mają takie super leczenie w tym miejscu. Holy shit! What? Ona tam widzi mnie, jak ja tak... Wariat jeżdżę w tą i z powrotem. Bo mam zaskoczyć? Tutaj? Nie. Tu. Robię save'a. What? Wiecie lać. What? Hello. Potrzebuję kuleczki. Chyba wszystkie już, co? Ej! O, granat. Mogę kulki zdejmować. O, fucken. Trzeba było zrobić, że tu przesunąć, nie?
Udało się? No elo. Gordon, you did it. The containment system's back in place. It won't last forever, but at least we've bought a little time. While you were in there, I did some poking around in the control data. They were trying to start a chain reaction, all right. But destroying the Citadel is just a side effect. Since we took out Breen's reactor, this is the only way they have to send a transmission packet back to wherever they came from. I can't tell what the packet contains, but it's important enough that they're willing to sacrifice the whole Citadel to send it off. We need to get it back to my dad and Dr. Kleiner at the outpost right away. I've been pulling down a copy. Whatever it is, I have a feeling it's bad news for all of us. There's something else. It's Judith. Take a look. I'm fairly sure I've pinned down the location of the project. It's hard to say how much of it might have survived intact, or whether there's anything remaining that could compromise our work, if it were discovered by the Combine. We'll need to take a close look at it, of course, but I should be able to give a better opinion within a few hours. If the site is where we think it is, then it should be no more than... I'm gonna cut this short, we may have been spotted. Where the hell is she? We need to get this and the transmission packet to my dad. He'll know what to do with it. The packet's done copying. I've got it right here. Now let's get the hell out of here. Dobra. Uh-oh. Oh. I think they felt that. I've secured an exit elevator. It's this way. Come on. Idę. Co się stało z tą ciałem grawitacyjną, że było jakieś takie dziwne. Pierdzielamy! Szybko! Zbieraj to! Co ona robi? Aha, zamyka! Szybko, szybko! W ogóle, nie? Co to za sposób walki? To jest niehumanitarne w ogóle. I kopię prądem? Ja pierdolę, pojebane to jest. Pojebane urządzenie. What the? O, leczenie. No, takie zwykłe. Ale dziwne pociągi mają w tych czasach. I don't know
what's in this copy we made, but they're not thrilled about us having it. You know, all things considered, we're not Oh no. It's a stalker car. God damn the Combine. This is what happens to you if you resist. Or if you're just in the wrong place at the wrong time. Don't remember who you were. All right. Let's see where this train is headed. W ogóle pojechaliśmy jakimś losowym pociągiem, nie wiadomo gdzie w ogóle. God damn it. Ah! Gordon, help! It's moving! That's it! Keep pulling! Help! Get it off me! Ah! Thank you. No problem. Podziemia. Dobrze. Ale ten rozdział przejdziemy następnym razem. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i życzę wam miłego popołudnia, wieczoru, poranka, kiedykolwiek to oglądacie. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Dajcie znak w komentarzach i zostawcie kciuka w górę. A tymczasem będę leciał. Siemanko. No i cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału, mam nadzieję, że on się podobał. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdźcie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.